w wakacje tu w Dębowcu, zawsze w drugiej połowie sierpnia spotykamy się, aby mieć ze sobą dobry czas. W tym roku kolejne 6 dni. 6 dni spotkań, 6 dni dobrej zabawy, 6 dni poznawania ciekawych historii biblijnych, które wnoszą dobre wartości w życie tych młodych ludzi. W tym roku mieliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Joannitów, którzy przypominali i uczyli dzieci, na czym polega pierwsza pomoc, w jaki sposób możemy reagować w sytuacjach niebezpiecznych, jednocześnie pokazując, że każdy, nawet ten najmniejszy, może być pomocny, bo czasem wystarczy tylko zadzwonić na telefon alarmowy, czasem może przynieść coś, w czym przynosi ratunek dla zdrowia lub życia drugiej osoby. W piątek przyjadą goście z organizacji Open Doors, którzy będą opowiadali o dzieciach, którzy żyją w zupełnie innym środowisku niż my. Muszą się zmagać z prześladowaniami. Nie zawsze jest im tak łatwo jak naszym dzieciakom. Myślę, że to też ważne, żeby dzieciaki miały świadomość tego, jak różnorodnie jest i że dużym błogosławieństwem i darem od Boga jest to, że żyjemy tam, gdzie żyjemy, że żyjemy w wolnym kraju, w bezpieczeństwie, możemy bawić się, czy też wyznawać swoją wiarę. Na zakończenie planujemy dwa wydarzenia. Pierwsze w sobotę planujemy wycieczkę połączoną z krótkim spacerem po górach i z piknikiem, jakimś grillem. To w sobotę, a w niedzielę zapraszamy na ekumeniczne nabożeństwo, podczas którego dzieci zaśpiewają, podczas którego będzie prezentacja zdjęć i filmików tego wszystkiego, co robiliśmy przez cały tydzień, a później kawa, herbata, spotkanie przy ciastach dla rodziców, dla dzieci przy stołach. Tygodnia Dobrej Nowiny nie byłoby, gdyby niewielu ludzi, którzy się angażują. Przede wszystkim wolontariusze. Mamy każdego dnia blisko 50 dzieci, więc potrzeba trochę osób, które to ogarną. Mamy kilkunastu wolontariuszy w różnym wieku z całej naszej gminy, którzy angażują się w te zajęcia. Rodzice przynoszą ciasta, przyprowadzają dzieci, też pomagają nam w różny sposób. No i także gmina jak co roku wspiera nas tutaj w naszych działaniach, więc bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomagają, angażują się i bez których nie wyobrażam sobie, żeby te zajęcia mogły się odbyć. Jak tam chłopaki, jak się podoba na tygodniu Dobre Nowiny? No, fajnie jest. A co ci się najbardziej podobało tutaj dzisiaj? Zabawy z wodą. Tak? Udało ci się kogoś polać? No, udało. Kogo? Weronikę i kolegów. Ty masz lepsze żółte? A tutaj koledzy, co wam się najbardziej podobało dzisiaj? Wszystko. A co najbardziej? Woda, tak? Bardzo fajnie, jestem tu pierwszy raz, no jestem mile zaskoczona. Ja też jestem pierwszy raz i bardzo mi się podoba też. A co najbardziej? No ja w sumie jestem całym czasem tylko na zabawach, więc nie mogę się za bardzo wypowiedzieć, ale zabawy super. A koleżanka? Też mi się bardzo podoba i jestem już tu któryś raz z rzędu i no i zawsze mi się podobało. A co najbardziej? Wycieczki, zabawy z wodą i tak dalej. I tak dalej, tak? Bardzo lubię tu chodzić, bo lubię jeździć na różne wycieczki, bawić się z kolegami i koleżankami w różne zabawy.